Cześć! Jakieś pokolenia w The Sims 3 odcinek siódmy, nadal się nie przyzwyczaiłam, żeby to mówić. Lotta oczywiście postanowiła być w najciemniejszym pomieszczeniu, jakie istnieje w tym domu. Specjalnie, żeby nie było jej widać wtedy, kiedy potrzebuje to ją właśnie mieć na startowym kadrze, ponieważ w tym odcinku będzie zakaz klikania na lotte. Absolutnie nie wolno, ponieważ wszystko się zepsuje. <grym> Jak to zrobię? Zainstalowałam sobie Enra's Relationship Panel z nadzieją, że może on trochę ogarnie rzeczy, ale na wszelki wypadek po prostu nie będę klikać na tego kota, bo zasadniczo ten nowy kot nam tutaj popsuł. W ogóle chyba na zwierzaki na wszelki wypadek nie będę klikać. Ja przeważnie nimi i tak nie steruję, tylko daję im sobie tam radzić samemu, jako że są dosyć mądre. Hunter, co ty masz? Aha, no tak. Ona jako jedyna tutaj będzie czasem nosić zimowy strój, mimo że jest ciągle lato, bo jest szalona i po prostu ubiera się w losowe rzeczy, uwielbia zimno, a latem nosi kurtkę. To ma sens. Koniecznie musimy dograć do urodzin Noel. Um, ostatni odcinek był dosyć krótki, no bo gra mi po prostu wzięła, wybumchła. Teraz jestem przekonana, że Smooth Patch działa, bo w narzędziu zmiany stylu y, zobaczyłam, jak szybko ładują się te wszystkie wzory i, i, i jest w porządku. Więc, no, no, musimy wziąć pod uwagę wyprowadzenie się kiedyś do innego miasta i założenie po prostu nowego save'a dla tej rodziny, co. Zawsze było jakąś opcją, ale wolałabym tego nie robić ani jak już rodzice umrą, ani też za wcześnie. No tutaj napsułam trochę tym, że ten budynek od przestępców zmieniłam w dom. Możliwe, że gdzieś tam ścieżki simów się porąbały przez to, bo teoretycznie tutaj na tej działce w tym miejscu no nie nie powinno być domu, no nie. <grym> No i różne takie. I z tego względu może Fona właśnie gdzieś tam łazi dziwnie po schodach. Dlaczego Raven w ogóle spał w ubraniu? On nie ma takiej cechy jak Hunter, żeby się dziwnie ubierać. No nic. Więc będę monitorować, czy coś tutaj się srogo nie psuje, a za jakiś czas dłuższy sobie po prostu zmienimy otoczenie i będzie pewnie trochę lepiej. Ktoś tam chleb z dżemem zostawił. Może go odłóżmy do lodówki. Czy to jest ten piękny seter angielski, czy jakiś tam? Musimy koniecznie... no podejdź tu. Koniecznie jeszcze jedną znajdę sobie, znaleźć. No tylko te gazety by niszczyły, ja nie wiem. Dobra, tej się ewidentnie gorąco zrobiło jednak w tej kurtce. No nie... o Jezus. Dobra, Fona to naprawi. Jakie zajęcia pozalekcyjne możemy znaleźć dla Irytki? Takie, które będą całkiem do niej pasować. Jest jazda konna? Nie, no tego na pewno nie ma. Może jakiś klub teatralny, jak ona jest podekscytowanym snobem? Sport może też być, bo w sumie do jazdy konnej też jest potrzebna jakaś sprawność fizyczna i w ogóle. Także można się przygotowywać. I specjalnie będzie tam teraz szła o 20. Ale potem zapomnę. Co za jeleń? Gdzie będziemy dzisiaj kraść? Może w kocim parku? Na przykład tutaj. No weź łóżeczko. No i fajnie. No nie, chciałam, żebyś to wziął. Gdzie ty... Aha, ławkę. No dobrze, będziemy mieli na podwórku. I już nie może. Dwie rzeczy tylko ukradł, ale no okej. Okay. Jest czwartek i nawet nie mamy rachunków. Już są zapłacone, a mamy jeszcze trochę pieniędzy. Może zamiast regału będziemy tutaj mieć skampione posłanko dla kotka. Idealnie, żeby się tak skitrać. Okej, okay, Raven już nie ma kryzysu wieku średniego, spełnił jedno orzeczenie, nie ma żadnego nastrójnika związanego z tym. No to fajne wyglądanie przez okno. Pół psa tylko wygląda. Jeśli to będzie chłopak, to nazwę go Filip. Filip, właściwie. Bo tak się schował w tych krzakach i wyskoczył jak Filip z konopi. Raven, czy ta gitara ma w ogóle struny? Wygląda jakby miała, ale nie brzmi. Mhm... Ktoś zainteresował się Irydą. Ignacio marszal. Cudowne dziecko, które się urodziło u marszalów. O, dobra, zaprzyjaźnieni jesteśmy. To jazda. Nie znikaj. Nie no, jutro by przyszedł i tak. Nazwę na razie Philip. Jak się okaże, że jest suczką, to zmienimy. Oczywiście, że jest suczką. <grym> yy, ty, dobrze. Nazwy ją Spinny. 2N, nie 3. Hmm, mamy psa i suczkę. <noise> ale szczeniaczki się nie będą raczej liczyć do adoptowania znajd, więc lepiej nie, bo nam tylko zawalą miejsce. Dlaczego to jest takie zielone? To jest kwestia światła? Pewnie tak, ale wygląda to bardzo źle. Hunter spleśniało ci łóżko. A komputer jest zepsuty. Fona. Teraz można grać. Jung Griffin. To jakiś raper. Już ma stylowe, różowe włosy. I oczy czerwone, boże. Czyli on jest dzieckiem, Matko święta. Przecież ja mam moda na brak mutacji. A zaraz to mogą być geny duchów. O Jezu, bo to jest takie głupie. Że przecież Simowie, którzy są martwi, są stylizowani na jakąś kolorystykę, na przykład taką zielonkawą, albo białą, albo żółtą, nie wiem, różne takie. Jest dziedziczenie po dziadkach też w trójce. I może się tak zdarzyć, że dzieciak dostanie te cechy właśnie duchowe po jakiejś tam babci na przykład, która jest akurat zmarłym Simem w danym otoczeniu. I stąd czasami takie kwiatki genetyczne się robią, ale może jednak rzeczywiście jest jakiś Sim wapaluza, który ma, ma po prostu takie geny dziwne. Mega mnie to teraz zaciekawiło, więc może nawet i na simspedia sobie wejdę. Bo niekoniecznie musi to być nazwisko Riffin w sumie, nie? Zwłaszcza, że ludzie tam się połączyli w pary i w ogóle. Zaraz se zobaczę. Jedyny duch, jakiego na razie znalazłam, to jest taka babka. To jest zmarła nastoletnia Simka, więc raczej nie ma możliwości, że potomka zostawiła po sobie, ale ma taką różową stylizację, no nie? Przy okazji tajemnicy Simów <laughs> Yellow Foot Wild Hair. Są rifinowie, proszę bardzo. No, jest taka różowa pani i jest taki różowy pan który ma w sumie takie trochę czerwone oczy, no trudno powiedzieć dokładnie, ale mogą to być, no, na pewno te włosy, to jest totalnie cecha po duchach. No i to jest tak gigantyczne przeoczenie twórców z tym, że jednocześnie można po dziadkach odziedziczyć cechy właśnie typu kolor oczu, kolor włosów. Mnie chyba się zdarzyło tylko, że kolor włosów przeszedł, ale być może oczy też mogą. No i jeszcze jednym tego typu niedopatrzeniem jest to, że jeśli ktoś był adoptowany, można odziedziczyć włosy po babci, mimo że nasz ojciec był adoptowany, tak? Czyli nie ma między nimi połączenia genetycznego żadnego. I to też jest takie... Okej? Okay. Dobra, Ravenik... Niepotrzebnie do domu w ogóle wróciłeś, ale ja się oczywiście rozgadałam. Już powoli nam brakuje miejsc do okradania. Może znowu do tego komisu wejdziemy. Kurde, no może w końcu tego ogle weźmie. No fajnie by było. Nie chcę nawet weźmie wszystko stąd. Trudno. Albo wejdziemy do jakiegoś innego pokoju i spróbujemy coś po prostu drogiego zgarnąć, taką fontannę na przykład, albo takie lustro. Tutaj yy, pani Snopka chce lustro za 600 simoleonów, co najmniej kupić. Może spełnisz jej życzenie? A czemu ty nagle jesteś na górze? O, już widzę, że sam chcę coś zwędzić. Czy coś tutaj się z wiekiem przestawiło? Bo ty byłeś wcześniej pod foną, a teraz jesteś nad. No, oni są w jednym wieku, więc to nie ma większego znaczenia, ale... Bo dopiero w czwórce jest tak, że gra ma zarejestrowane jakby... Jeśli samowie są w jednym wieku, który się wcześniej urodził, a który później, bo tam licznik po prostu tego wieku jest troszeczkę inny. A tutaj to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Tutaj po prostu powinno iść alfabetycznie, jeśli Simowie są w jednym wieku. Tak samo jak w dwójeczce. Znowu grzebienie, znowu smycz. No grzebienie znowu, no co za... Dobra, dawaj. Cokolwiek. I jeszcze tutaj pójdziemy. O, może konika? A, ze ściany pewnie coś wziął. Niestety nie dostałam powiadomienia. E, już nie możesz, nie? No to do domu, umyć się. W niedzielę chyba miał być bal. Teraz już jest sobota, druga w nocy. A weekend, czyli y, trzeba dziewczyny zająć czymś, co y, to nie jest szkołą. Ym, chyba, że zajęcia pozalekcyjne może mają w sobotę. Nie. Ym, Iryda ma w piątek, nie, zaraz, czwartek i w piątek. A Hunter teraz nie ma żadnych, bo jej się skończył ten scouting przecież, jak jest nastolatką. Tak mi się coś kojarzy, że ten bal miał być w niedzielę. Chociaż to taki trochę dziwny dzień na to, ale to chyba nie jest brane pod uwagę, czy to jest weekend, czy nie. Ale akurat bal będzie w dniu, kiedy Noel ma urodziny do nastolatki, więc ona mogłaby się załapać na ten bal jeszcze. A potem będzie miała kolejny pewnie. Na razie trzymam ten hajs, te 2000 ponad, bo całkiem niedługo będą znowu rachunki. One są tam 1500 czy ileś, teraz już, teraz już wysokie mamy te rachunki, dosyć. Ja w ogóle mam moda na zwiększone rachunki trochę do Sims 3, jakby co. Także jest to dodatkowe jakieś tam utrudnienie. Um, tylko o jakieś tam 10% czy coś. No i nie chcę znowu mieć takiej sytuacji, że no fajnie, fajnie, ale na rachunki nas nie stać, nie? Dałabym obroże temu psu, ale trochę się boję go edytować, żeby się nie zbagowała gra. Po prostu na razie tak daję spokój, spokój tym zwierzakom. Oprócz tego, że no, mamy jakieś interakcje z nimi i tak dalej. Ale nie klikam na nie, nie edytuję ich. Charlie. Dobrze, nie na dywan, ale. Naprawdę. No, Charlie. On zawsze sika podwójnie, no. Musi poprawić po sobie jeszcze. I uciekł. Nie, nie ma uciekania od odpowiedzialności, nie ma uciekania do Michy. I Ryda chciała iść na basen, więc jest na basenie. Teraz chce y, uprawiać jogging, więc też to możemy uczynić. Niech sobie joguje do. No, to będzie dosyć duży dystans, więc może dotąd. Ale tu nie ma przybiegnij truchtem. Może dlatego, że jest w basenie? No nie ma. Bo chciałam, żeby dotąd dobiegła, a potem wysłać ją nad jeziorko, tam gdzie są konie. No, jak nie ma, to nie ma. A po kogo ta limuzyna, przepraszam? Limuzyny podobno zamulają. Aha, dobra, to dzisiaj ten bal jest jednak. O kurczę, i rydzie jeszcze dwa dni tylko zostały do dorosłej. Młodej dorosłej, znaczy się. Czy ona nie idzie na. na bal? Nie, no może iść. Czyli jednak Noel się nie załapie. Co ty, kota kąpiesz? Okej, okay. Nie chodzi tak z tym kotem. Przecież kot to by ją zaraz podrapał, po, pokopał po, po twarzy i w ogóle. Koty rzadko lubią być noszone. Oho, Hunter jest królową balu, oczywiście. O nie! Ktoś się nie zgodził zatańczyć z Hunter. Jak to? Z naszą piękną Hunter! Jak, jak ktoś śmiał? A Iryda wdała się w bójkę. No cóż, a Hunter też. Jak zwykle drama na balu. Raven już jest prawie w domu, ale powinien iść tu znowu. Ja się uparłam na te gogle. Co ty tam ze ściany? O Jezus, te, te... czasopisma do łazienki, co się można koło kibla zawiesić. No. Łyżki. Lampa! Ee! Teraz łyżki. To do jutra. Cały komis okradnie. Na pewno nikt się nie skapnie. Nie możemy mieć tylu rzeczy w wyposażeniu rodziny. Trzeba to powyjmować. Petra z Charliem też się zamieniła. I Raven znowu z powrotem się zamienił swoną. Co? Jaki romans? Uuu, z panem Ignacym? Iryda i Ignacy, o kurde. No pięknie. Iryda nawet się nie przebrała w strój wizytowy na ten bal, ale w swoim wspaniałym stroju wygląda wystrzałowo. A Hunter oczywiście w stroju zimowym. <grywka> Również wygląda wystrzałowo. Jak wszyscy wstaną, to zrobimy sobie urodziny Noel. Na razie typowa niedziela, czyli sobie śpimy. O, mamy pieska Gnoma. Kurczę, one się drogo sprzedają, ale dobra, nie będę ich sprzedawać. Trochę oszustwo. Jaki Brzydal się nowy wygenerował? No nie mogę. Jest mniejszy od naszej Petry. Słodziak, może sobie go weźmiemy. Będzie nowy zapas tortu. W sumie prawie cały już zjedliśmy. Cały już zjedliśmy nawet. No, L wygląda trochę inaczej niż jej siostry. Ma na pewno oczy zupełnie inne kształtem. I ma troszeczkę ciemniejszą karnację. Także zaraz zobaczymy, jak wygląda. Ma B, więc jej nie wybiorę cechy. O, Hunter wreszcie się ubrała w swój normalny strój. Nie wierzę. Już prawie zapomniałam, jak ten strój wygląda. Świetnie całuje, dobrze, może być. Hunter, nie gotuj teraz, tylko tort, można jeść. To Irid i Hunter mają fony oczy. A ona ma właśnie Ravena, bo on ma takie dziwne. <laughs> Ciekawe, że Noel jest. No właśnie, neurotyczna. A wygląda, jakby była taka wychillowana przez cały czas. Taka ziomek. Nic się nie dzieje. Spokojnie. Dobra, zmieniam Charlie'emu jednak obroże. Już nie pamiętam, co on miał mieć za wzór, ale. To, dla, dlaczego um, nie chciała się pojawić ta obroża, to było dlatego, że miałam wybrane jednocześnie dwie obroże i jedna nachodziła na drugą. E, to jest kwestia master Kontrolera prawdopodobnie, bo dopiero co wyłączyłam w, w ustawieniach stwórz Sima, żeby nie nakładały mi się makijaże jednocześnie różne, um, bo ja się do tego nie przyzwyczaję i ja będę nawalać po prostu siedem różnych eyelinerów dla jednej osoby. Albo zauważę to w trakcie i będzie mnie to po prostu tylko wkurzać. E, więc sobie to wyłączyłam. On miał mieć jakiś taki wzór niebiesko-zielony, ale co to był za wzór? To ja tego już nie pamiętam. Niech będzie coś takiego. Może na urodziny Irydzie kupimy to lustro za 600. Hunter chce pracę dorywczą. Niech ty jesteś leniwa, lubisz zimno, jesteś szalona i, i przyjacielska. O, mają wspólną cechę z Noel, nawet nie zauważyłam. Szkoda, że w restauracji nie można mieć dorywczej pracy. Fajnie by było. Bo po prostu dla nastolatków są prace dorywcze te same, co i dla dorosłych. Mogłaby pracować w spa. Chyba tak zrobimy. Jako recepcjonistka. A się wystroiła! <laughs> Strój wizytowy założyła na tę okazję. Mieliśmy jej rydę nauczyć prowadzenia, ale już w sumie nie ma za bardzo na to czasu. Ona po prostu będzie miała jutro urodziny i tyle. I automatycznie się nauczy. Spotyk Sixam. Hmm. O, ta rybę złapała. Ale my mamy łapać konie. Nie ma tu koni. Może tu są konie? Może tu są konie? No nie znajdę tych koni chyba. To pozbieraj jakieś nasionka. Dla mamusi. No nie zgadłaś. Umów się z tym chłopakiem swoim gdzieś. Okej, okay, słyszę podwyżkę. Jak tam Ignacio? O, jeszcze Brian Darnell jest jej przyjacielem. Jaki cute. Bo to jest Hanny Darnell syn. Więc musi być cute. Weź go może też tutaj zawoję, bo chcę mu się przyjrzeć. No nie. A, no tak, ja go mogę przecież kliknąć, tylko że jest w domu u siebie, więc... Dobra, dajmy mu spokój. Nie chcę to nie. O nie! Niezbyt dobrze się dogadują. Jak on próbuje z nią flirtować, to ona nie chce i taka to właśnie... <grywka> taka to właśnie robota jest między nimi. Niby flecik, niby ten teges, ale niestety... No nie. Chyba z tego romansu nic nie wyjdzie. Eee, to jednak można grzebać w śmietniku? Raven? A, no tak, Raven bawi się goglami przecież, bo go wysłałam od razu tu. No tak, oczywiście to. Co jeszcze? Perfumki. Trzy flakony dla prawie całej rodziny. A nie, to wziął jakąś szklaną rzeźbę. I konika dla Irydy na urodziny. Dobrze. Aha, Iryda znalazła żelazo. No spoko. Tylko że teraz śmierdzisz. O, to jest dla y, tego, dla pasożyta interakcja, żeby w śmietniku grzebać, no w sumie. Czyli Doreivena bardzo pasuje, jak widać. Co motyla znalazł w śmieciach? Jak on tam przeżył? Oczywiście lampę, no nie wytrzymam z tym człowiekiem. I teraz mu nie dobrze. Akurat rzeczy ze śmietnika to spokojnie możemy sprzedać. Tutaj jest Okej, okay, jeszcze był kwarc dymny. Żelazo. Lampę w sumie też możemy sprzedać i to. Jak jest coś ukradzione, to jest napisane, że jest ukradzione. Drugi konik dla Irydy, bardzo proszę. Dobra, trzeba by w końcu jakąś szafę kupić, bo oni w ogóle nie mają czegoś takiego. A ja mam wspaniałe rzeczy custom contentowe. Jakieś normalne, duże szafy, bo dużych szaf... W tych nie ma. Tutaj jest w ogóle oznaczenie z nie z tego świata, którego nie mam. Także f, f, fajnie. Na podstawie mesza pewnie z tego dodatku zostały zrobione. Dobra, każdy ma szafę, jeszcze na rachunki nas będzie stać, więc git. Klasycznie po szkole zrobię jej te urodziny. Czy ona ma taką samą koszulę nocną, jak jej mama? Bo mi się nie chciało. Nie nie, nie taką samą, ale bardzo podobną. I rydzie też do wieku dorosłego nie będę mogła wybrać cechy, ale no, mogę zastosować tę zasadę moją, że mogę zmienić jedną cechę, nie? Więc sobie też to od razu zrobimy. Jeśli coś będę jej w ogóle zmieniać, bo Iryda akurat ma spoko zestawcech do tego, co będzie robić. 1102 rachunki. Trochę nasze rzeczy staniały, więc troszeczkę niższe są te rachunki teraz. Jeszcze nam 1000 zostanie około. Fona ma już szósty poziom ogrodnictwa. Jak wejdzie wyżej, to już będzie mogła zasadzić te sześć nasion, które tutaj mamy. Te darmowe nasiona, które bez sensu sprzedawać. Jak tam piesek? No, jakoś idzie. A, zniknął. E, nie, ponieważ znowu masz urodziny. A im do staruchów jeszcze sporo zostało. 14 dni. Czyli mają takie mocne 46 lat, kiedy Iryda będzie kończyć 20. Dobrze. Dobrze mówię, 20? Tak mam ustawione na, na tej długości życia, że 20 lat to jest młody dorosły? Tak. Dobra. Wywołaj zmianę wieku. Już bez tortu. O, Charlie jak patrzy. Jaki słodziulek. Wszystkie zwierzaki mają pchły w ogóle. Paczek, skaczą po mnie, patrz! Tidididi! Uuu, zbuntowana, o kurczę. No i teraz pytanie, co zmieniamy? Tutaj musi być strategia jakaś. No właśnie ta zbuntowana, czy buntowniczka najbardziej mi nie pasuje. Widzę, że w głównych y, tutaj proponowanych nie ma tej aspiracji, którą ja jej chcę wybrać. Mianowicie, czy to jest pod T, czy to jest pod F? Chyba pod T. The Fairy Tale Finder. I teraz wszystko się wyjaśni. Pasuje to, że jest snopką, bo wy macie zwykłe konie, a ja mam jednorożca. No, koniary to chyba nie muszę tłumaczyć. Taka podekscytowana osobowość też tak. Może się kojarzyć z taką kolorowością, i w ogóle, no nie. To, że lubi przyrodę. No gdzie ma znaleźć tego jednorożca, jak nie właśnie na łonie przyrody. Um, no i ta buntowniczka tutaj rzeczywiście nie pasuje. Ja bym dała coś innego. Zobaczymy, co można jej jeszcze dopasować. Ale tak, będzie szukała jednorożca. Ja już to w swoim życiu zrobiłam, ale no to było dawno dosyć. I jakoś tak stwierdziłam, że fajnie by było na kanale zrobić właśnie tę rzecz. Pomoże w tym fakt, że Fona zaadoptowała tyle tych zwierząt, bo trzeba będzie się zaprzyjaźnić z kilkoma zwierzętami, zanim jednorożec będzie chciał w ogóle. Może nie tyle z nami gadać, co dołączyć na, do naszej rodziny. Także tutaj będzie takie wsparcie rodziny, ogólnie gdzieś tam. Myślę, że mogłaby być charyzmatyczna, żeby tak zagadać tego jednorożca, no nie? Już jako jedną negatywną cechę mamy snoba, więc to będzie i tak barwna osobowość dosyć. No dobrze, wszystko się wydało, teraz jedyna rzecz, jaką muszę jeszcze wytłumaczyć, to jest dlaczego akurat Irid, bo każde imię ym, jakoś tam będzie się odnosiło do tego, co ten sim będzie robił. Już kiedyś wspominałam o tym, że Iryda to jest ym, imię, które nawiązuje do tęczy, tak samo Iris w sumie, one są dosyć podobnego pochodzenia. No tęcza... Jednorożec, dosyć oczywiste. Ale żeś se koka zrobiła? Przecież ona takie krótkie włosy miała. Zapisałam ten kolor włosów, chociaż. Mm -hmm. Miałam już go zapisanego. To mam go zapisanego podwójnie, na wszelki wypadek. Nie wiedziałam nawet, że tak, że tak się da w ogóle, ale no okej. Okay. Może jest minimalna różnica. Bo myślę, żeby jej pofarbować włosy, żeby miała jakieś takie wesołe y, tutaj pasemka i w ogóle, żeby to się tak kojarzyło z tęczą, dlatego miała taki mega barwny strój wcześniej. To teraz bym jej zrobiła takie, troszeczkę dłuższe, ale żeby jej tak twarze nie zasłaniały i ogólnie ona teraz w krótkich to wygląda jakoś tak. Dużo starzej niż jest. To teraz tylko chwilę poczekać, aż przestanie być niewidzialna. Wcale nie wygląda. Ym, wcale nie wygląda jak klaun. Dobra, co z tymi cechami? Wywalamy to i dajemy charyzmatyczną, już zdecydowałam. No i zmienione. I na urodziny możemy jej kupić to lustro. O, to jest szafa z lustrem. To też w sumie fajnie. Taka trochę nowoczesna jak na ten dom, ale może nawet być. Czy na tym da się robić rzeczy? A, da się tylko lustrowe rzeczy robić. No, a może tak być. Jednak coś postanowiłam pozmieniać, bo mi się nie do końca podobało. No, niech będzie tak. I tak jest strokaty i wygląda jak clown, ale jakoś ta kolorystyka mi bardziej odpowiada. Kto tam dla Hunter jest atrakcyjny? Chyba ten. No nie pogadasz z nim, bo śmierdzisz. Lepiej nie. Nic dziwnego, że śmierdzi jak kurde w tej kurtce zimowej znowu łazi latem. No, jest 16 stopni niby, nie tak super ciepło, ale no, zimówka to jednak trochę za dużo. Dzisiaj jest 17 i ja chodziłam w bluzie, bo wreszcie więcej niż 15 stopni mi odbiło i postanowiłam wyjść w samej bluzie i było mi idealnie. Aha, wybrało mi lotte, bo ma urodziny, a ona nie była najmłodsza czasami z tych zwierzaków wszystkich. No nic, będzie starucha. O Boże! Wszystkie zwierzaki stare będą chyba teraz. Ja nawet nie patrzyłam na ich panel, więc nie wiedziałam w ogóle, ile czasu jeszcze mają, no nie. Jezu, A się wyje? i te pchuje Jezus. Stary Charlie, no nie. Nie pewnie y, Spiny nie jest w jednym wieku, jak oni wszyscy, bo ona się wygenerowała chyba trochę później. Tak, Spinny ma jeszcze 7 dni, o kurczę, ale reszta zwierzaków jest już. emerytami. Dobra, może jednak zwiniesz te gogle, co? Fajnie by było. No już nie w tę stronę, się odwrócił. Oczywiście lampę. Co ty, obraz ze szczeniaczkami? Z King Charlesami? Kawalirami? <noise> to będzie idealne do waszej sypialni. I smycz. I od tej pory będzie jeszcze stoły kradł, oczywiście. Dobra, nara. I to będzie tyle na dzisiaj. Te drzwi wejściowe są cały czas otwarte, mimo że przenosiłam już lampy, w ogóle... Prze przestawiałam też te drzwi, żeby się jakoś odświeżyły. Nic nie działa. One po prostu muszą takie być. Zbagowane jest jak zwykle. Ja sobie dogram chyba już do rana sama, i po prostu od następnego dnia zaczynamy kolejny odcinek za tydzień. Na razie, jak mamy cztery znajdy, to jest dobrze. Myślę, że skupimy się na Ravenie i na Irydzie następnym razem, żeby Iryda już taki troszeczkę start miała w tę swoją aspirację, żeby chociaż. Zobaczyła tego jednorożca, fajnie by było. No i jak zwykle. Dziękam za oglądanie, do zobaczenia. I widzimy się w następnym. Pa. I don't care if i don't look pretty. The girls cry when their hearts are breaking.